Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na wtorek. Obraz Boga. Cokolwiek jeszcze oznacza bycie stworzonym na obraz Boga, z pewnością znaczy, że zostaliśmy stworzeni do życia w więzi. Jakie są to więzi, jak my stworzeni w ten właśnie sposób mamy się w nich odnajdywać? Przeczytaj pierwszą Mojżeszową, co wersety te mówią o więzi ludzkości ze światem. Pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, werset 19 i 20. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie. Każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał wtedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom, lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Zwróć uwagę na niezależność i wolność, jakim został obdarzony Adam. To on miał nazwać inne Boże stworzenia na ziemi. Stwórca nie dał im nazw, ale pozostawił to zadanie człowiekowi. Te wersety sugerują, że Pan zamierzał zaakceptować nazwy, jakie Adam nada tym istotom. Przeczytaj kolejne wersety. Jak wersety te świadczą o tym, że ludzie stworzeni na podobieństwo Boże zostali stworzeni do życia w więzi. Pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, od 20 do 25. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom, lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zasnął. Potem wyjął jedno z jego żebr i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek: ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, bo z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Na przestrzeni wieków znaczenie tych wersetów było często komentowane. Fascynujące jest w nich między innymi to, iż Adam i Ewa łączyła bliska, intymna więź. Adam został stworzony z prochu ziemi, a Ewa z Adama, co odróżnia ją od wszelkich innych ziemskich istot. Tak więc stworzenie na obraz Boga z pewnością obejmuje zdolność do bliskiej i pełnej miłości więzi, co niewątpliwie odzwierciedla więź między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Studiuj pierwsza Mojżeszowa z połączeniem z pierwszą Mojżeszową 3:20, Dzieje Apostolskie, w jaki sposób jedność pierwszej pary rozszerza się, obejmując jedność całej ludzkości. Co jedność ludzkości ma nam do powiedzenia w sprawach etycznych, takich jak sprawiedliwość czy kwestia rasowa. Pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 27 werset. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. 3:20. A nazwał Adam żonę swoją Ewę, Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących. I działalność apostołów, 17 rozdział,
17 rozdział i 26 werset. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Dziękuję bardzo. Ahem.